i witamy serdecznie. Jest z nami zwycięzca walki Krzysztof Twardowski. Witaj. Witam serdecznie jeszcze raz. Na punkty bardzo chciałeś w ostatniej rundzie nokautu, no ale nie wyszło. No tak, bardzo niewygodny zawodnik. Ciężko tam go było zamknąć tak, żeby go znokautować. Strasznie się przyklejał, to było takie irytujące trochę. Tam dość mocno faulował, łapał cię, no klinczował, nie dawał się otworzyć, nie mogłeś zaatakować. Tak jak mówię, no jest doświadczony zawodnik, umie się dobrze bronić, umie faulować, także no ciężko by tam chodzić. Brawo, brawo! Mi troszkę zabrakło takiego klasycznego, lewego, prostego. No, taki był trochę sierp, tak kombinowałeś, nie mogłeś go utrzymać na dystans. Tak, gdzieś cały czas by się pchał. Jakoś tak, no słabo nogi mi tutaj wypadły, także muszę jeszcze popracować. Najważniejsze, że walka do przodu, 4 rundy dobrej nauki dla ciebie. Tak, tak, pewny dystans. Myślę, że kolejne walki przyniosą jakieś nokauty. Kolejna walka kiedy? Zobaczymy, co promotor powie. Czekam na propozycję. Jak ty się kondycyjnie w ogóle czujesz? Kondycyjnie dobrze się czuję. Przeboksowałem te 4 rundy, trzymy na takim dość mocnym tempie. Tak jak mówię, na nogach strasznie mało sobie chodziłem, także cały czas zadawałem się. Jestem zadowolony. Generalnie, no, jesteś zadowolony? No generalnie tak, jak, aczkolwiek brakło mi tej 5 rundy, żeby zakończyć walkę przed czasem. Tobie bardzo serdecznie dziękuję i co? Kolejna walka i mam nadzieję, że będzie znowu do przodu. Oczywiście, pozdrawiam tu serdecznie i myślę, że zagwarantuję wam dobre emocje. Pozdrawiam.